Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dzisiaj będzie perełeczka naszego polskiego arcymistrza, który właśnie 10 kwietnia obchodzi swoje 78. urodziny. Wszystkiego najlepszego, panie Włodzimierzu. Życzymy dużo zdrowia i przyjemności z gry w szachy nadal. Moi drodzy widzowie, partia, którą tutaj wybrałem, miała przebieg dosyć krótki treściwy i myślę, że bardzo przyjemny. Partia z 1961 roku z Carlosem Malufem. Pan Włodzimierz Schmidt, moi drodzy, był pierwszym arcymistrzem w Polsce, który właśnie ten tytuł dostał, ale przed nim jeszcze oczywiście był Akiba Rubinstein, Sawary Tartakower oraz Mieczysław Najdorf, którzy, którzy ten tytuł zdobyli. I moi drodzy, pan Włodzimierz Schmidt, żebym tu się teraz nie pomylił, był piętnastokrotnie 15-krotnie chyba zdobywał medale na mistrzostwach Polski, 7-krotnie był mistrzem e, Polski w szachach. E, niezwykły refleks, gdyż 16-krotnie był mistrzem Polski w szachach błyskawicznych i 13-krotnie e, występował na olimpiadach szachowych albo 14-krotnie. Bardzo przepraszam, jeżeli się pomyliłem. E, dużo tych tytułów z tego względu e, łatwo o pomyłkę, ale to na pewno e, duży powód do dumy. Pani Włodzimierzu, e, dziękuję że jest Pan z nami i świetnie tutaj pokazuje juniorom, jak należy grać w szachy, jak należy dążyć do, do podnoszenia poziomu. Myślę, że jest Pan ikoną prawdziwą tutaj polskich szachów, moi drodzy jeszcze chciałem powiedzieć, że pan Włodzimierz preferował styl gry taki bardzo solidny, bardzo dobrze teoretycznie grał w szachy i bardzo dobrze technicznie, więc tutaj bardzo ciężko było zaskoczyć w debiucie naszego polskiego arcymistrza. Miałem przyjemność również kolokwialnie mówiąc przybić piątkę, to znaczy gdy odbierałem kiedyś nagrodę to pan Włodzimierz wręczał właśnie puchary i miałem przyjemność też zagrać w partię blicował z panem Włodzimierzem, gdzie e, chyba zremisowaliśmy partię, ale to już nieistotne, e, dawne, e, dawne czasy, to było kilka lat temu. Moi drodzy, rozgadałem się, warto się przyjrzeć naszemu polskiemu arcymistrzowi, jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego e, i dużo zdrowia. Moi drodzy, przejdźmy do e, analizy partii. E, tutaj e, rozpoczęli panowie partię posunięciem E4, C6, no właśnie, obrona Karo Kan nam się tutaj szykuje. D4, D5 e, i Pan Włodzimierz postanowił wybić pionka, co jest naturalną rzeczą. Oczywiście, w, ob w obronie Karo Kan można również przepchać pionę na E5, grając zamknięty system, lub na przykład zagrać skoczek D2 czy skoczek C3. To są teoretyczne posunięcia, które są możliwe. Po wybiciu pionka po, e, i wybiciu pionka, Pan Włodzimierz zagrał C4. Jest to atak panowa, moi drodzy. Bardzo ciekawy i ostry na pewno wariant. Warto go grać, jeżeli ktoś lubi, powiedzmy, takie ostrzejsze partie z, z grą na inicjatywę, na pewno. Ale istnieją jeszcze inne możliwości. Otóż po tym posunięciu można zastosować taki bardzo fajny, fajny plan. Na przykład, goniec D3 to jest takie dosyć popularne. I powiedzmy, poskoczek C6. Gramy sobie C3, żeby bronić tutaj pionka, i na przykład. Po skoczek F3 gramy bardzo ważny ruch H3. O co chodzi z tym ruchem? Goniec D3 i H3? Chodzi o to, żeby ograniczyć gońca białopolowego, żeby on nie mógł skoczyć na G4 ani na F5. Oczywiście to jest teoretyczna pozycja i tak można również grać. Później próbujemy na przykład grać E6. jak Jeżeli tu jest goniec zamknięty, no to wtedy sobie gramy spokojnie tutaj skoczkiem na F3 i wszystko pięknie działa. Otóż moi drodzy, jeszcze po tym posunięciu i C3 można też zagrać E5. To też jest możliwe i po wybiciu na przykład można zastosować skoczek F3. Dlaczego? Oddajemy gońca na D3, a dlatego, żeby mieć dynamiczniejszą pozycję i grać na izolowanego pionka. Myślę, że czarne tutaj są też zadowolone z paru gońców, ale minus jest taki, że jest właśnie izolowany pion. Ktoś, kto gra bardzo dobrze technicznie, na pewno będzie, będzie tej, z tej partii zadowolony, moi drodzy. Przejdźmy dalej. W partii poszło C4. I w tym momencie czarne zagrały skoczkiem na f6, oczywiście zachowując możliwość wyprowadzenia gońca cały czas, ale to jest teoretyczna pozycja. Skoczek na c3, posunięcie e6, żeby wzmocnić właśnie tutaj centrum, i zauważcie, że ten goniec już nie ma opcji ucieczki. Tutaj białe zachowują się bardzo naturalnie. Skoczek f3 tak grać trzeba. Moi drodzy, skoczek na c6. I w tym momencie jaki byście zagrali tutaj ruch białymi już w ogóle w debiucie, w siódmym ruchu można bardzo fajnie zagrać, ale to jest teoretyczne posunięcie, też trzeba wiedzieć, jak tu się, moi drodzy, zachować. Otóż zostało zagrane C5, bardzo szybko zamknięty został ten goniec. Czy pytanie, czy obawiać się takiego ruchu B6? Otóż moi drodzy, takiego ruchu B6 się nie musimy obawiać, gdyż mamy bardzo fajne posunięcie B4 i okazuje się, że skoczek nie może zbić na B4, bo dostaje tutaj niespodziankę w postaci szacha. No i skoczek ma wielki problem, po prostu zbijamy sobie figurę za darmo. Jeżeli skoczek tutaj ucieknie, to zawsze odbijamy oczywiście, więc B6 raczej w grę nie wchodzi. Moi drodzy, po ruchu C5 czarne zagrały A5. No ten ruch wydaje się trochę dziwny. Oczywiście. Logika podpowiada tutaj czarnym, że pilnować pola B4, bo białe planują na pewno zagrać A3, B4, doprowadzić tutaj te pionki do góry, żeby dalej na tym skrzydle, że tak powiem, cisnąć. No i taki ruch został zagrany, ale tutaj się pojawiają właśnie słabości, i można by to bardzo łatwo wykorzystać. Oczywiście, jak, oczywiście jak można w tej pozycji zagrać czarnymi troszkę lepiej, można zagrać na przykład goniec E7 z opcją właśnie krótkiej roszady, i na przykład powiedzmy. Można zagrać z planem A3, B4, można niec D3 zagrać również. To są naturalne posunięcia, powiedzmy, Roszada i wieża B1, nawet jest możliwe, żeby zagrać B4. I jak już będzie takie zagrane posunięcie A5, no to wtedy skoczek A4 na pewno tutaj przypilnuje pola B6. No tu, sobie, tu jest dużo niuansów, oczywiście można się zagłębić w te pozycje nieco, nieco bardziej i zobaczyć, co by było, gdyby. Moi drodzy, w tej właśnie partii, w tej pozycji zostało zagrane A5. No, i pan Włodzimierz grając bardzo dobrze, teoretycznie i logicznie, no wiecie, tytuł arcymistrza nie dają za darmo, a w czasach, gdy pan, pan Włodzimierz zdobywał arcymistrza, to było niezwykle trudne. Ja tylko powiem, że to był rok bodajże 76, gdy dostał ten tytuł został nadany i pan Włodzimierz zajmował miejsca 89 do 97 bodajże na liście światowego rankingu i najwyższy ranking właśnie posiadał 2505 co było ewenementem w ogóle w naszym kraju. Dzisiaj ten ranking już nie jest tak, że tak powiem, duży teoretycznie jak kiedyś. Myślę, że trzeba tam by było dodać co najmniej 200 punktów. Myślę, że takie 2700 około na nasze dzisiejsze czasy. Mo może troszkę więcej. Ciężko mi stwierdzić. Inflacja rankingu nastąpiła, więc jest inaczej. Moi drodzy, w tej pozycji po A5 zostało zagrane koniec B5. Wiążemy skoczka. Oczywiście Naturalne posunięcie. Wykorzystujemy to, że pionek nas na A6 nie może odstraszyć, więc, więc, dlaczego? By tu nie zagrać sobie gońcem. No i w tym momencie, nadal czarne mogły zagrać goniec. S7 powiedzmy żeby szybko zrobić rozzadę. Po takim skoczku A4 zobaczcie, te figury pięknie tutaj kontrują te skrzydło. Bardzo mi się to podoba. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, żeby te B6 pilnować. Jasne, że czarne mają opcję skoczek D7, ale komu by się chciało tak wyprowadzać w wycofywać w debiucie figury. No cóż, moi drodzy, tak nie było. W, tej, w tym momencie Hetman zagrał na C7. Nieco dziwne posunięcie, niepotrzebne według mnie troszeczkę. No, na siłę bronimy skoczka, ciężko powiedzieć. Wyprowadziliśmy Hetmana. Bardziej bym się zainteresował jednak koniec E7, i żeby zrobić szybko roszadę. Po tym posunięciu białe zrobiły roszadę. Koniec rozwoju. No i moi drodzy, jesteśmy w kulminacyjnym punkcie tej partii. Otóż czarne popełniają tutaj ogromny błąd. Ogromny przede wszystkim, i to jest też. Nauka dla nas, że nie powinniśmy rzucać się tutaj w debiucie, gdy nie mamy skończonego rozwoju figur i zrobionej roszady przede wszystkim. Bo czarne zagrały, moi drodzy B6, i teraz zadanie dla Was. Jak zagrał Pan Włodzimierz Schmidt w tej pozycji i po prostu przeciwnika tutaj zmasakrował? Jak zagrać, moi drodzy? Można sobie zatrzymać materiał, oczywiście. Mam nadzieję, że znaleźliśmy to posunięcie i potem ta układanka już się ładnie tutaj skleja w całość. Moi drodzy, goniec F4. Piękne posunięcie na F4 gońcem. O co chodzi? No, bardzo prosta sprawa. Jeżeli Hetman bije gońca, no to chyba nie trzeba tłumaczyć. Odbijamy figurę i zdobywamy wieżę za Friko. Oczywiście tutaj Hetman musiał zejść na B7. I jak dalej kontynuować e, tę przewagę białych, no bo białe mają ogromną przewagę w rozwoju. Zauważcie, wszystkie figury lekkie są wyprowadzone. Roszada jest zrobiona, wzorowa pozycja. Lekki tutaj atak pionkiem na skrzydle, wszystko działa jak należy. Moi drodzy, a czarne mają tylko dwa skoczki. Hetman niepotrzebnie zagrał, i tu jeszcze pionki się za szybko wysunęły w debiucie. E, jak to wykorzystać, moi drodzy? Otóż. Lecimy po swoje. Goniec zbił na C6, Hetman na C6 i skoczek do centrum. Atakujemy, męczymy przede wszystkim szybko Hetmana. Hetman nie ma dobrych odejść, moi drodzy. C7 nie wchodzi w grę. Przepraszam najmocniej, gdyż na G6 skakujemy. No więc Hetman B7 należy zagrać i Hetman skakuje na E4 z szachem. Okazuje się, że żadną figurą nie można tu się zasłonić. No bo jest c6 ze zdobyciem materiału, dlatego też biedny król musi zagrać na e7. Ok, wiedząc, że mamy praktycznie wygraną już pozycję, no to wielką sztuką jest też znalezienie kontynuacji, żeby to docisnąć, co nie jest w szachach do końca takie łatwe, ale w tej pozycji myślę, że jest dosyć proste. Moi drodzy, dużo ruchów tutaj jest bardzo dobrych, które dają zwycięstwo I skoczek B5, i C6, e, i właśnie skoczek na C6, który daje szacha e, No, bić, bić nie wolno oczywiście Hetman, e, przepraszam, król E8 I teraz bardzo ciekawe zagranie dla oka przede wszystkim Moi drodzy, skoczek na B8 <laughs> Rzadko spotykana kontynuacja Zobaczcie, biały skoczek z G1 zawędrował na B8 Oczywiście ruch dobry. Tu jest brenniony skoczek, a tu mamy szacha. To samo, jeżeli będzie zagranie na gońcem na D7, no to myślę, że tutaj e, nawet wybić można i tam kontynuować później bicie na B6. Ale też widełki istnieją, więc tutaj jest e, pogrom, e, jeśli chodzi o figury. W, tym, w tej pozycji zagra, zostało zagrane B5. No czarne prawdopodobnie liczą na to, że białe wybiją Hetmanem. Wymiana Hetmanów może jeszcze jakoś je uratuje, chociaż też nie ratowałaby na pewno. Ale pan Włodzimierz z zimną krwią tutaj zbija skoczkiem na b5, nie zważając na nic. Zobaczcie, wszystkie figury wchodzą do gry, za chwilę będą widły, koniec partii się robi. Król zagrywa znowu na e7. Cóż tutaj czarne mogą robić? No nie za bardzo, nic. Można męczyć tego króla grając na przykład gońcem na d6, ale myślę, że proste c6 jest na tyle proste właśnie, że daje piękne zwycięstwo. Hetman zagrał na b6, moi drodzy, i ostatni ruch, który decyduje o losach tej partii. Goniec na c7. Hetman jest w pułapce białe, przepraszam, czarne. Poddały partie. No, leci Hetman. Piękna miniaturka, piękna perełeczka. E, bardzo fajna partia, taka łatwa, lekka i przyjemna. E, życzę każdemu szachiście, żeby takie partie e, z czasem się zdarzały. No, nie jest to łatwe, ale tutaj perfekcyjne wykorzystanie e, słabości e, i złych ruchów e, czarnych. Dziękuję serdecznie za uwagę. E, życzę wszystkim zdrowia i dobrego humoru. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.